Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest program Galaktyka Pomerania na żywo z Centrum Handlowo-Rozrywkowego w Galaksy. To jest druga część dzisiejszego odcinka. Drodzy Państwo, rozpoczynamy od tego, iż wczoraj, 12 grudnia 2012 roku, w tę magiczną datę szczecinianie mieli okazję wysłać pocztówkę w przyszłość. Nietypowa akcja, nietypowa inicjatywa. Ze mną inicjatorki, organizatorki tego właśnie wydarzenia, pani Katarzyna Jackowska, która reprezentuje portal niemieckojęzyczny o Szczecinie na szczecin.com. Witam serdecznie. Dzień dobry. Oraz pani Aleksandra Wilgocka, Muzeum Narodowe w Szczecinie. Dobry wieczór. No właśnie, pocztówka wysyłana w przyszłość. Skąd w ogóle pomysł na tak nietypową akcję, nietypową inicjatywę? Pomysł narodził się latem tego roku. Zgłosiła się do naszego portalu pani, która była w posiadaniu pocztówki. W pierwszej rozmowie telefonicznej zdradziła nam, że wyjątkowym elementem na tej pocztówce jest data, kiedy została ona wysłana, czyli 12 grudnia 1912 roku. Potem okazało się, że ta pocztówka ma w sobie jeszcze więcej magii, ponieważ została wysłana także o 12.12, więc tutaj mieliśmy już 5 dwunastek. I także w niej było takie zawarte przesłanie, taki żart do osoby, która miała otrzymać tą pocztówkę, więc jeśli chcesz doczekać tego dnia, musisz poczekać 100 lat. Więc my poczekaliśmy i wpadliśmy po prostu na pomysł, że możemy kontynuować tą akcję i może tak samo jak Hans Justus, który ją wysłał, możemy wysłać pocztówkę w przyszłość na następne 100 lat. Jakby stąd się wziął pomysł. Na czym polega magia i taka nietypowość tej kombinacji dwunastek? Czy to rzeczywiście działa na nas jakoś tak magicznie, refleksyjnie? Wydaje mi się, że jakaś magia powtarzających się liczb na pewno jest, a z takiego bardziej może historycznego punktu widzenia, to ta pocztówka jest niezwykła z tego powodu, że jak gdyby łączy w sobie różne odległe czasy, odległe epoki. Ponieważ na froncie pocztówki jest widok szczecińskiej Bramy Królewskiej z połowy z 1869 roku. Na odwrocie jest tekst właśnie z 1912 roku. No, my dostaliśmy ją dopiero 100 lat później. Trafiła ona do Muzeum Historii Szczecina, oddziału Muzeum Narodowego w Szczecinie. No i pomysł, który zaproponowała Kasia, która jak gdyby była łącznikiem między ofiarodawczynią i muzeum, bardzo nam się spodobał. No i wykorzystaliśmy go z dużym sukcesem. Było to wczoraj, więc jesteśmy, mówiąc kolokwialnie, na świeżo z tematem. Ile osób udało się zaangażować, zaprosić, ile osób przyszło w ogóle, aby wziąć udział w takim nietypowym wydarzeniu, w ten nietypowy dzień? No, zaszczyciło nas swoją obecnością sporo osób. Z tego, co się dowiedziałam dzisiaj rano, panie naliczyły się u nas w muzeum ponad 400 osób. Choć prawdopodobnie było więcej, bo były jeszcze grupy łączone, więc dokładnie wszystkich nie liczyliśmy. Pocztówki dzisiaj rano zostały przeliczone. Jest ich na razie 347, więc całkiem ładna liczba. I mamy nadzieję, że będzie ich więcej, bo czekamy jeszcze na te, które przyjdą pocztą. Co mówili ludzie? Takie pierwsze komentarze, refleksje, co pisali na tych pocztówkach, jak w ogóle komentowali takie nietypowe wydarzenie, które miało miejsce w naszym mieście? Wiele osób było pozytywnie zaskoczonych, bardzo chętnie przyszło na akcję i czasami rzeczywiście zdradzało, co zamieściło na tych pocztówkach. I co to było? Tutaj widziałam jedną pocztówkę, właśnie pani czytała ją na głos i wysyłała właściwie pozdrowienia do swoich prawnuków. Przyszła z małą córeczką i na kartce napisała, że pozdrawia prawnuków od babci i od prababci, czyli od babci tej małej dziewczynki dzisiaj i od prababci, czyli od siebie. Czy takie wydarzenia łączą ludzi, skłaniają do głębszych refleksji, gdy słyszymy, że taka kombinacja dwunastek zdarza się raz na 100 lat, dobrze mówię? Tak, kombinacja dwunastek raz na 100 lat, a kolejne te same liczby w dacie za około 88 lat. Czy ludzie
lubią takie wydarzenia, czy jednak trzeba było zachęcać, jakoś tak skłaniać do tego, żeby napisać coś na tej pocztówce, czy jednak sami wiedzieliśmy, co chcemy napisać do tych naszych choćby prawnuków z przyszłości? Wydaje mi się, że nie trzeba było zachęcać ludzi. Spotkałam się z wieloma opiniami, że od razu spodobała się mieszkańcom Szczecina ta akcja i bardzo chętnie przyszli i obiecywali, że na pewno będą. Więc mi się wydaje, że takie wydarzenia łączą ludzi i tak jak pani mówi, skłaniają do refleksji. My nieraz czytając tą pocztówkę, też takie ciarki nam czasami po plecach przechodziły, ponieważ zdawaliśmy sobie sprawę, że pewien chłopak, bo on pewnie miał paręnaście lat, wysłał tą pocztówkę 100 lat temu i nawet nie spodziewał się, że za 100 lat rzeczywiście ta pocztówka przetrwa i zrobi takie małe zamieszanie w Szczecinie. To nie było tylko wysłanie pocztówki, ale w tym dniu odbyły się również i warsztaty, i wykład. Czego dotyczył wykład? Wykład dotyczył pocztówek, kolekcjonerstwa. Pan dr Wojciech Lizak, który jest sam kolekcjonerem, antykwariuszem, opowiadał o swoich doświadczeniach z kolekcjonowaniem pocztówek, ale nie tylko. Opowiadał również o różnych takich wątkach związanych z historiach pocztówek, tego jak w jaki sposób ludzie próbują sobie poukładać, kolekcjonerzy pocztówek próbują sobie poukładać historię, na przykład o tym, że niektórzy zbierają tylko pocztówki związane z żołnierzami polskimi wcielonymi do wojsk pruskich, niemieckich. Także tutaj jest, no, można powiedzieć, dość skomplikowana historia samych zbieraczy, ale opowiada również o przedstawieniach, o ikonografii, która jak gdyby dała początek tym przedstawieniom na pocztówkach. Także sięgał historią daleko wstecz, jeszcze przed XIX wiek, kiedy to pojawiły się pierwsze pocztówki. A czy warsztaty również dotyczyły pocztówek? Czy były otwarte dla wszystkich? Czy trzeba było się jakoś wcześniej zadeklarować? Nie, warsztaty były otwarte dla wszystkich. W godzinach między 16 i 18 można było przyjść, nie trzeba było przyjść na określoną godzinę. Także były do dyspozycji różnego rodzaju papiery kolorowe, flamastry, pieczęcie. Także dzieci razem z rodzicami, bo widziałam, że faktycznie nie tylko same dzieci, ale rodzice również pomagali w tworzeniu pocztówek, które później wypisali i wysłali. Wczoraj był 12 grudnia, nieuchronnie zbliżamy się do tego końca świata, który jest tak zapowiadany od dłuższego czasu. Co panie o tym sądzą? Czy wczoraj w ogóle czy wywiązała się może taka dyskusja osób, które przyszły? Czy jest właściwie sens pisać do tych osób z przyszłości, skoro no, być może gdzieś ten koniec świata 21 grudnia się wydarzy? Tak byłyśmy często to pytane, ale uważamy, że jesteśmy niepoprawnymi optymistkami i jesteśmy pewne, że te pocztówki na pewno dotrwają do 2112 roku. I tak mamy było. Nadzieję, że dłużej. I oby w przyszłości nasze wnuki, prawnuki mogły przeczytać te pocztówki. Drodzy Państwo, moimi Państwa gośćmi były pani Katarzyna Jackowska oraz pani Aleksandra Wilgocka. Dziękuję paniom bardzo serdecznie za rozmowę, ale proszę zostać razem ze mną, bowiem teraz Katarzyna Sałacińska, serwis Inforu. .pl. Witam cię serdecznie. Witam serdecznie. Co ciekawego w tym tygodniu w życiu kulturalnym Szczecina? Przede wszystkim informujemy, że zarówno Lodogryw, jak i szczecińska Gubołówka są już otwarte, dlatego zapraszamy tam wszystkich miłośników jazdy na łyżwach. Natomiast od soboty na Gubołówce czynny będzie również snowpark. Jeśli zaś chodzi o weekend, to szczególnie polecamy udać się na 5. Szczeciński Zalew Myśli pod tytułem The Sound of Silence – Cisza jako miejsce spotkania. Tegorocznemu tematowi właśnie ciszy będzie towarzyszyła refleksja nad tym, czy tradycja duchowości Zachodu jest w stanie konkurować z tradycją Dalekiego Wschodu. Sympozjum rozpocznie się w sobotę o godzinie 10 w sali Anny Jagiellonki na Zamku Książąt Pomorskich. Natomiast dzień wcześniej będzie można wziąć udział w warsztatach medytacyjnych. Poza tym w programie również koncerty, wystawa, a także etiudy teatralne. No właśnie, wspomniałaś troszeczkę o koncertach. Co dla miłośników muzyki granej na żywo? W
piątek w Słowianinie odbędzie się koncert grupy Blinded, polskiego zespołu postmetalowego, który, ich ostatnia płyta została bardzo ciepło przyjęta zarówno przez fanów ciężkiego grania, jak i przez krytyków. Otrzymali oni pierwsze miejsce w rankingu czytelników Metal Hammera, a także nominację do Fryderyka w kategorii Najlepszy album metal. Na nadchodzącą trasę zespół natomiast przygotował materiał ze wszystkich swoich wydawnictw, dlatego można spodziewać się kilku perełek koncertowych. To propozycja dla miłośników troszeczkę cięższej muzyki, a co dla miłośników rapu? Tak, miłośników rapu zapraszamy do Słowianina w sobotę. Odbędzie się tam koncert Grubsona, BRK i Joto Sklei. Grubson i BRK będą promować swoją najnowszą płytę Gruby Brzuch. Fajna nazwa. Zbliżają się święta, my o świętach będziemy jeszcze dużo rozmawiać w programie. No właśnie, co dla tych osób, które już są myślami gdzieś w okolicach 24, 25 i 6 grudnia? Tym, którzy nie mogą się już doczekać świąt, polecamy udać się na jarmark bożonarodzeniowy, który będzie trwał przez cały weekend na Zamku Książąt Pomorskich. Na dziedzińcu będzie można zobaczyć zagrodę reniferów, żywą szopkę, a również wziąć udział w kiermaszu świątecznym. Ponadto w programie projekcje bajek świątecznych, stoiska plastyczne dla dzieci, zwiedzanie wystaw, a także konkurs kulinarny na tradycyjną potrawę bożonarodzeniową. Więcej o informacjach w Szczecinie i w regionie mogą Państwo oczywiście znaleźć na naszej stronie www.infoludek.pl. Warto dodać, że patronatem jarmarku bożonarodzeniowego jest telewizja Pomerania. Drodzy Państwo, kończymy rozmowę z paniami, które były z nami. Dziękuję bardzo serdecznie. Kasi, dziękujemy. Do zobaczenia za godzinę. Drodzy Państwo, krótki przerywnik i kolejni goście. Witam Państwa. Po krótkiej przerwie zmieniamy temat. Teraz będziemy rozmawiać o wakacjach w USA. No właśnie, ze mną Wojtek Urban, Magda Żukowska, regionalni przedstawiciele CC USA. Co to takiego? Tak, jest to międzynarodowa organizacja, która oferuje tak zwaną wymianę kulturową i dzięki temu polscy studenci mogą, między innymi polscy studenci, bo organizacja działa na 60 krajach, może wyjechać do USA na wakacje. Wy byliście w USA na wakacjach. No właśnie, to ja pierwsze pytanie zadam w taki sposób. Skąd w ogóle się dowiedzieliście, że jest możliwość taka, aby wyjechać za granicę do Stanów Zjednoczonych? Może koleżanka zacznie. Ja się dowiedziałam z internetu i po prostu znałam kilka osób, które wyjechały i po prostu zdecydowałam się. Mi o tej organizacji opowiedział mój dobry znajomy, który jakby zaproponował mi ten wyjazd w moje urodziny, więc jakby nie było to podwójna najlepszy prezent, jaki tylko mogłem dostać. No okej, okay. Jesteśmy studentami, mieszkamy sobie w Polsce i nagle dowiadujemy się, że jest możliwość wyjechania do jakże odległych Stanów Zjednoczonych. Czy nie pojawił się gdzieś w waszych głowach strach, obawa, że to jest bardzo daleko, z dala od rodziców, od rodziny, znajomych, sami w obcym miejscu? To może ja zacznę. Przynajmniej ja miałem mega straszne, wielkie wątpliwości na początku, bo wiadomo, jeżeli ktoś kusi wyjazdem do USA tak naprawdę na chwili, to gdzieś w głowie z tyłu się zapala jakieś światełko, że coś może nie tak, że ktoś może mnie naciągać. Ale akurat ja byłem w tej dobrej sytuacji, że mnie bardzo, mój bardzo dobry znajomy w to wciągał, więc całkowicie mu ufałem. Oczywiście zasięgnąłem milion pytań na ten temat. Powiedziałem moim rodzicom, oczywiście długi wyjazd, więc musiałem mieć jakby zgodę. No i jakby nie było, moja mama, kiedy o wszystkim nie powiedziałem, powiedziała tylko, że jedź, że to może być twoja jedyna sytuacja, twoja jedyna szansa, więc... Jak było w twoim przypadku, Magda? Trochę się obawiałaś? No wiadomo, trochę się obawiałam, ale ja mam taką naturę, że lubię odkrywać nowe miejsca, więc jak się dowiedziałam, że mogę pojechać, że nie będzie problemu z załatwieniem wizy ani z innymi formalnościami, zdecydowałam się w ciągu 2 dni i 3 dni później wiedziałam, że jadę do Stanów, więc... No właśnie, studenci wyjeżdżają, mówi się, że są to wakacje w Stanach Zjednoczonych, ale czy tylko i wyłącznie odpoczywamy i patrzymy sobie w niebo? Jak nie, to wygląda? Nie, nie. Polega to na tym, że na początku pracujemy. To w zależności, czy to na jakichś kampusach,
czy to na parkach rozrywki, tak jak to na przykład Magda pracowała, możemy też pracować na w hotelach, resortach, parkach krajobrazowych, takich jak na przykład Yellowstone czy Wielki Kanion. Możemy przez ten czas na przykład odbywać praktyki na takich kierunkach jak pedagogika, pedagogika specjalna. No i potem po zakończonej pracy, która trwa minimum 9 tygodni, gdzie cały czas mamy kontakt z kulturą amerykańską, bo to jest główny punkt, główne założenie tego programu. Zwiedzamy całe Stany, gdzie tylko chcemy. Mamy jedyne ograniczenie, to jest tylko maksymalnie jeden miesiąc, na to pozwala nam po prostu wiza J1. Czy ktoś was jakoś koordynuje, czy ktoś was sprawdza? Jestem ciekawa, jak to jest. Przylatujecie do Stanów Zjednoczonych, sami musicie szukać tej pracy, jesteście pozostawieni na pastwę losu, bo tak to trochę brzmi. Kto was koordynuje, czy kto to zapewnia? Wszystko jest od początku do końca, jesteśmy pod opieką właśnie CCUSA. Oni mają organizacja ma główną siedzibę w Kalifornii, my mamy główną w Warszawie. I od pierwszych kroków, od momentu rejestracji na naszej stronie ccusa.pl, aż po wszystkie kolejne kroki jesteśmy pod opieką. Nawet jak jesteśmy w Stanach i jest bezpłatna, jest infolinia 24 godziny na dobę, jeżeli cokolwiek nam się dzieje źle, dzwonimy, wyjaśniamy i od razu problem jest rozwiązywany. Nigdzie w żadnym momencie nie zostajemy sami na pastwę losu postawieni. Są różne opcje wyjazdu. Możecie pokrótce scharakteryzować, przybliżyć? To może najpierw od takiej, ja to na swój użytek zawsze nazywam opcja premium, to akurat Magda z niej była skorzystana. Opcja premium, no właśnie. Tak, to jest taka opcja, gdzie jedziemy i pracujemy normalnie. Dostajemy pieniądze za przepracowane godziny i wtedy jest o tyle dobrze, że poznajemy kulturę i jesteśmy zazwyczaj w jakichś miastach i możemy sobie sami pracę wybrać. Więc nie jesteśmy zmuszeni na przykład do pracy, tak jak kolega w jednym miejscu na kampie, tylko możemy nawet zmienić pracodawcę w trakcie kontraktu, jeżeli nam nasz nie odpowiada. A teraz kolega. Ja może powiem, że zmuszany za bardzo nie był, akurat to była mega fajna przygoda. Pracowałem właśnie na kampusie, gdzie było około 750 dzieciaków pochodzenia amerykańskiego, więc troszeczkę roboty było. Jakby nie było między innymi międzynarodowe przyjaźnie, które się później wytworzyły i które teraz na przykład procentują, plus zarobione pieniądze, plus to, co zwiedziłem. A co konkretnie robiłeś, gdyby ktoś się zainteresował z naszych telewidzów? Jeżeli chodzi o kampusy, to jest przede wszystkim praca jako wychowawca, tak jak wcześniej wspomniałem, instruktor. Na przykład znajoma była instruktor, bodajże choreografię tańca układała dla dzieciaków i w ten sposób zarabiała pieniądze. Można być też ratownikiem lub też tak zwany support staff, z którego ja leciałem, czyli ja pracowałem na kuchni połączona ze stołówką, coś takiego. Może być coś takiego jak maintenance też między innymi, czyli to jest taka jakby bardziej już skierowana dla mężczyzn robota. To jest jakieś koszenie trawników, malowanie płotów, tak zwana złota rączka. Coś się zepsuje, trzeba przybyć, naprawić. No tak, ratownik, choreograf, czy to znaczy, że w Polsce się odbywają castingi i cenne są umiejętności i kursy, jakie zostały zdobyte w Polsce? To jest na takiej zasadzie, że na stronie, na footprincie, czyli na takiej naszym jakby internetowym CV-ce, gdzie wszystko wypisujemy na początku naszej przygody jakby. Wypisujemy, co chcemy robić i na podstawie tego znajdowana jest praca i później opcja jest albo jedziemy na targi do Warszawy albo do Krakowa, bo specjalni pracodawcy są tutaj jakby przyważeni, że tak brzydko powiem. To nie jest tak z marszu. Nie. Wszystko jest od A do Z dopięte na ostatni guzik. Tutaj nie może być przypadku jednak. No powiedzcie tak na świeżo, bo wakacje właściwie niedawno się skończyły. Co utkwiło wam najbardziej w pamięci? Co najciekawszego widzieliście? Lub czy spełniły się jakieś wasze, no nie wiem, marzenia? Odwiedziliście jakieś miejsce, o którym marzyliście, aby je zobaczyć właśnie w USA? Może Magda pierwsza. No oczywiście Nowy Jork, który jest niezwykły, jest całkowicie inny niż reszta kraju. Dodatkowo Waszyngton, Biały Dom, Filadelfia, Niagara, przejechałam się prawdziwą amerykańską autostradą, odwiedziłam Boston, Rhode Island, które jest przepiękne, jest naprawdę jednym z najpiękniejszych miejsc, jakie w życiu widziałam, a prawie nikt o nim nie wie. Mieszkania ludzi, znaczy z zewnątrz, posiadłości ogromne takie, że pierwszy raz w życiu takie widziałam. No i głównie to. No jeżeli chodzi o mnie, to zwiedziłem po kolei wszystko wymieniać? Boston, Chicago, Yellowstone, Nowy Jork, Waszyngton i Florydę, od Miami po Key West. Jedyną, największą rzeczą, która mnie tam zaskoczyła, to jest przede wszystkim podejście do ludzi, do życia. Jest po prostu cudowne, są bardzo otwarci.
Najbardziej szaloną rzeczą, jaką tam zrobiłem, są przede wszystkim te wielkie, ogromne roller coastery, które możemy podziwiać. A z takich jeszcze dodatkowych, nie wiem, co tu mam dokładnie. Kto może wyjechać? Jak, może na początku, odbywają się spotkania regularnie z wami, jako z takimi koordynatorami, którzy byli, zwiedzili, są gwarancją na to, że tam same świetne rzeczy się dzieją. Na czym polegają te spotkania? Więc tak, może zacznę od tego, że spotkania, to jest oferta skierowana dla studentów. Od 18 do 29 roku życia. Ja prowadzę akurat, moją działką jest jakby Uniwersytet Szczeciński oraz PUM. Koleżanka obejmuje ZUT i Akademię Morską. I ja prowadzę spotkania w każdy wtorek o godzinie 18 na Wydziale Filologicznym. Wszelkie konkretne dane są na naszej stronie sisufsej.pl w zakładce Kontakt na Zachodnie Pomorskim. Powiedzcie, czy spotykacie się na bieżąco z jakimiś takimi, no nie wiem, nietypowymi pytaniami od potencjalnych uczestników kolejnego wyjazdu? O co najczęściej pytają? Czego się obawiają studenci? Przede wszystkim, przynajmniej jeżeli chodzi o moje doświadczenie z tego, co mnie pytają, to boją się tego, że tak naprawdę mogą zostać nabici w butelkę, że to wydaje mi się za proste, za łatwe. A kolejną taką, jeżeli chodzi o takie specyficzne pytania, to trafił do mnie Amerykanin polskiego pochodzenia, który urodził się w Chicago, tam się wychował, teraz studiuje w Szczecinie, więc ciekawie było wymienić te doświadczenie i właśnie też pytał o możliwość wyjazdu do Stanów w ramach naszej organizacji. Czy każdy może pojechać, czy jest jakaś ograniczona liczba miejsc? Jak to wygląda od tej strony? Każdy może pojechać. Ile się płaci? To taka chyba najważniejsza informacja. Jeżeli chodzi o mnie, to płaciłem 1600 zł, ale w ramach tego nie płaciłem za lot do Stanów i z powrotem, czyli to już jest zysk, bo lot tam i z powrotem kosztuje 2,5 tysiąca. Nie płaciłem za ubezpieczenie, zakwaterowanie, wyżywienie i transport na kampus. Co z wizą? Słucham? Wiza? Wiza to jest oddzielne płacone dla konsulatu, no bo to nie jest jakby przez nas. To jest koszt $160 plus zaświadczenie niekaralności, też nie dla nas, to jest 50 zł. A czy planujecie jeszcze w przyszłości wyjechać do Stanów Zjednoczonych? No właśnie, i jakich argumentów używacie, aby zachęcić studentów do tego, aby właśnie wyjechali? Przede wszystkim to jest świetna przygoda, świetna zabawa. To jest miejsce, gdzie można poznać nowych ludzi. I to, co ja na przykład ostatnio mówię na spotkaniach, byłem na spotkaniu z reportażystą Hugo Baderem, gdzie on powiedział, że tak naprawdę taka podróż to jest podróż do wnętrza siebie. Tak naprawdę dopiero wtedy się okrywamy. I akurat w tym wypadku coś mi się... To mnie dotyczy jakby. Poznałem siebie jakby ze stron, których wcześniej nie znałem. Planujesz, Marto, jeszcze wyjechać? Tak, planuję praktyki w przyszłości i no tak. Do kiedy trwają zapisy? Teraz z tej czysto technicznej strony, czy mamy się spieszyć, czy możemy jeżeli chodzi przemyśleć? O tą opcję bardziej ekonomiczną, jeżeli chodzi o mnie, gdzie jesteśmy prowadzeni za rękę od początku do końca, to jest targi są w Krakowie 13 stycznia i w Warszawie 20 stycznia, więc czasu już jest nie za wiele, więc można sobie jeszcze cały czas zrobić prezent świąteczny. Jeżeli chodzi o opcję, z której Magda leciała, to jeszcze jest czasu bardzo dużo, bodajże do 1 marca, tak? Do 13 marca. 13 marca jeszcze troszkę czasu jest. Magda Żukowska, Wojtek Urban, Dymolimi i Państwa gośćmi. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Żywy przykład na to, że warto jechać do Stanów Zjednoczonych, warto zwiedzać. Drodzy Państwo, teraz krótka przerwa i kolejny gość. Po krótkiej przerwie ze mną Michał Kaczmarek, redaktor serwisu informacyjnego oraz twórca Tylko Ważnych Spraw. Witam Cię serdecznie. No właśnie, koniec roku, kończy się niebawem grudzień, chyba taki czas na podsumowanie tego roku, Twojej pracy, tych spotkań z ludźmi. No nie wiem, czy jest taki reportaż, taki temat, który najbardziej utkwił w Twojej pamięci? Dzisiaj mamy tylko chwilę, dlatego tych podsumowań zbyt wielu nie będzie, ale ostatni rok
rok to był rok, kiedy wyemitowaliśmy dla Państwa ponad 25 odcinków programu, w którym zamieszczone było ponad 70 reportaży, więc to jest ogromna przestrzeń czasowa i wydaje mi się, że widzowie telewizji Pomerania mogli zobaczyć kilka naprawdę wstrząsających reportaży, a co ciekawe, dużo rzeczy także przed nami i to się dopiero teraz zaczyna. Ja nie wiem, czy w tym roku jeszcze jakiś odcinek zostanie wydany, ale wiem już, że przyszły rok będzie bardzo interesujący. Jeżeli chodzi o wachlarz tematyczny, zróżnicowanie, o czym najczęściej zdarzało Ci się robić materiał? Były to niewątpliwie i dramaty ludzkie, i byłeś powiernikiem tych wszystkich zwierzeń, ale tematycznie jak to wyglądało? Tematycznie na pewno ja bym zwrócił uwagę na ostatni odcinek programu, który mogliście zobaczyć Państwo już w ubiegłą środę i będziecie mogliście zobaczyć właśnie wczoraj. To była przede wszystkim historia Sandry Korsak, która wyjedzie już w styczniu na operację do Chin. Namawialiśmy Państwa, by Sandrze pomóc właśnie i z tego co wiem, to udało się, ale wiadomo, że Sandra nadal będzie potrzebować pomocy. To był taki temat ostatnio, który nas bardzo, bardzo poruszał. Rzeczy, które na pewno są sukcesem tegorocznej edycji, czyli to już trzeciego sezonu programu, to przede wszystkim interwencje administracyjne. To znaczy, że ludzie ufają telewizji Pomerania na tyle, że przysyłają nam swoje problemy, na przykład administracyjne, ze spółdzielniami mieszkaniowymi. I tego typu spraw było naprawdę dużo. A co ciekawe, tak jak mówię, że no, w najbliższym odcinku na pewno też będą kolejne i tego to jest dla nas i dla mnie, dla autora programu, duży powód do dumy. Co w planach, Michał? Czy jakieś tematy, o których no, marzysz, żeby zrealizować? Czy jakieś takie tematy, które czekają już długi, długi czas na realizację? Tak. Czy masz już ogrom tych tematów, czy one po prostu na bieżąco jakoś do ciebie trafiają? Tematy, które na pewno będą w najbliższym czasie, właśnie, przyszły tydzień, sesja Rady Miasta, sprawa refundacji in vitro z budżetu miasta. Tutaj już u Ciebie goście byli i rozmawiali na ten temat, u mnie jeszcze nie w programie, a więc to się na pewno wydarzy w najbliższych odcinkach programu, tylko ważne sprawy. Kolejne tematy to tematy także związane na przykład z Czadem, czyli zimowym zabójcą. To tematy właśnie związane ze sprawami mieszkaniowymi i tutaj tych tematów też mamy trzy. Nie mogę zdradzić szczegółów, ale oczywiście to też będą tematy, które na pewno będą widzów emocjonować. Spotykasz się na bieżąco z ludźmi, oni powierzają Tobie te swoje największe sekrety, zwierzają się, czy to jest trudna praca, czy Ty ją przynosisz do domu i potem rozmyślasz o swoim rozmówcy, czy po prostu razem z reportażem zamykasz ten temat, czy jakoś potem jeszcze wracasz do tego, czy ludzie się odzywają? Tak, zdarza się bardzo często. No, to są trudne tematy zazwyczaj, więc zawsze jak wracasz do domu po realizacji takiego materiału, szczególnie na przykład, tutaj będę się posługiwać przykładem ostatniego odcinka, czyli Sandry, no to jest dziewczyna w moim wieku, a więc widzę jej dramat, widzę jak ona bardzo chciałaby żyć tak jak inni ludzie, jak bardzo się stara. I to jest zawsze taki element, kiedy się o tym myśli i na pewno na mnie to też jako na dziennikarzu robi duże wrażenie, ale jest dużo tematów typowo społecznych, czyli takich, gdzie my widzów staramy się przestrzec, a więc tutaj, że tak powiem, nasze identyfikowanie nie ma tak wielkiego znaczenia, bo jesteśmy takim elementem przekazującym pewną poradę i informację. Życzę Ci wiele wytrwałości, wielu tematów, ale tego chyba nie muszę Ci życzyć, ponieważ one same do Ciebie przychodzą. Można pisać na maila? Można pisać, zapraszamy wszystkich do wysyłania tematów. Będziemy się nimi zajmować już w nowym 2013 roku. Zapraszam do pisania na adres tvs@pomerania.tv. Ja również zachęcam. Michał Kaczmarek był moim Państwa gościem. Dziękuję Ci bardzo serdecznie. Krótka przerwa i kolejni goście.
Witam Państwa po krótkiej przerwie. Ze mną kolejni goście. Zmieniamy temat. Reprezentanci ISEC, chłopaki. Przedstawcie się. Witam. Bartosz Nawój. I Marcin Giłowicz. Biznes Top Talents. Zgadza się. O tym będziemy rozmawiać, tylko co to jest? Więc może zacznę właśnie generalnie. Czym jesteśmy jako ISEC? Jako ISEC generalnie zajmujemy się wymianą przychodzącą i wychodzącą. I to, co oferujemy studentom, to między innymi praktyki. To, co uczelnia oferuje studentom, to jest teoria. Ale student polski, który wychodzi z uczelni, on nie ma narzędzi, on nie dotknął tego, co w teorii mu przekazano na uniwersytecie. I ISEC Polska i nasz komitet lokalny daje możliwość. Daje możliwości Business Top Talent. Tak. Jako projekt Business Top Talent staramy się utworzyć w Szczecinie platformę współpracy między naszą organizacją a firmami ze Szczecina i okolic. Także naszym głównym celem jako projektu jest rozwój społeczno-gospodarczy naszego miasta. Walczymy o to, aby Szczecin, nasze miasto i Polska mogły dorównać standardom Europy. Skąd w ogóle pomysł narodził się w Was? Czy to dlatego, tak jak wspomniałeś przed chwilką, że rzeczywiście na zajęciach przez okres, gdy uczymy się na studiach wyższych, tylko się uczymy, a nie dotykamy tej strony praktycznej, stąd wziął się pomysł, czy może ktoś wyszedł z tą inicjatywą? Jak to było? To znaczy tak, jako Komitet Lokalny w Szczecinie nie jesteśmy inicjatorem Business Top Talent, to jest inicjatywa generalnie narodowa, ale jesteśmy też w tym. Jedną z zalet, znaczy, bo to działa obopólnie. Student wiadomo, że korzysta, bo ma co wpisać do swojego CV i to jest jakby oczywiste, ale z drugiej strony przedsiębiorca też odnosi korzyść, ponieważ człowiek z zagranicy, który przyjedzie do Polski, on po odbytych praktykach wróci na rynek zagraniczny i tam chętnie będzie wcielał w życie pomysły, które przedsiębiorca u nas w Szczecinie w nim zaszczepi. Czyli to jest po prostu obopólna współpraca. Dokładnie tak jak powiedział Marcin, to jest projekt z inicjatywy narodowej, to jest projekt, który jest realizowany w tej chwili we wszystkich największych miastach w Polsce, ale również na świecie. Także tak jak naszym zamysłem jest, aby pomóc obu stronom, pomóc studentom zdobyć doświadczenie oraz pomóc firmom zdobyć odpowiednich pracowników, ludzi, którzy pomogą im wejść na rynki zagraniczne, to samo robią komitety za granicą w Brazylii, Chinach, gdziekolwiek. Dlatego ta współpraca jest bardzo zwięzła i tak jak my wysyłamy studentów do nich, tak oni przesyłają swoich studentów do nas. Na czym konkretnie będą, a już nawet polegają konkretne działania, konkretne może przykłady, żeby zobrazować i pochwalić się tym fajnym pomysłem. Tak, produkt najlepiej zna Bartosz, także. Tak, dokładnie. W tej chwili, jeśli chodzi o Szczecin, może zacznę od tego. Projekt ogólnie rzecz biorąc jest relatywnie młody. To jest dopiero druga edycja naszego projektu i w tej chwili już nawiązujemy współpracę z kilkoma firmami. W tej chwili takie bez skryptu reklamy, nie? Tak, dobrze. W tej chwili jest już kilka firm, które przyjęły naszych praktykantów, są bardzo zadowolone z ich pracy. Nawiązaliśmy już współpracę z firmami, które są chętne odkryć coś nowego, zatrudnić tych ludzi i otworzyć się na rynki zagraniczne. Także działamy aktywnie i należy powiedzieć, że są firmy, które chcą uczestniczyć w naszym projekcie. A ja jestem ciekawa, jak to wszystko komentują sami zainteresowani, czyli studenci, te pierwsze wrażenia, czy to się podoba? No, myślę, że tak, mnie to zaciekawiło niesamowicie. A jak to oceniają, co o tym mówią? Okej. ISEC to jest siła. Ogień po prostu płonie od dołu. Okej. I studenci, którzy działają w ISEC, robią to za darmo. Praktyka to nie jest jakby działalność wolontariacka stricte, ale
ale chcemy zdobywać doświadczenie, chcemy się uczyć i na tym to polega. Po prostu nie słyszałem, żeby był... Negatywne komentarze nie ma. Żeby była, że tak powiem, reklamacja. W tej chwili, jeśli chodzi o sam projekt Business Top Talents, mogę powiedzieć to ze strony naszych studentów, chętnych do wyjechania za granicę na praktyki, bo przeprowadzaliśmy promocje na uniwersytetach, u nas tutaj szczecińskich, największych, promocję zachęcającą studentów do uczestnictwa w naszym projekcie, do wyjechania za granicę na praktyki. I muszę powiedzieć, że odzew był duży. Studenci są chętni wyjechać, bo widzą w tym potencjał, widzą, jak wiele może to znaczyć dla ich doświadczenia, taki wyjazd, praca za granicą, być może w dużej zagranicznej firmie i widać, że to są jednak te jednostki ambitne i chętne osiągnąć sukces. A kto może wyjechać? Czy jest jakiś casting? Czym trzeba się wyróżniać, aby wyjechać za granicę? Są kryteria, podstawowe kryteria, jeśli chodzi o praktykę, są takie, że musi to być student trzeciego roku bądź wyżej, ewentualnie absolwent do 2 lat po studiach. To musi być osoba z doświadczeniem, z jakimś papierkiem, prawda? To jest tyle. Oczywiście ta osoba musi znać język angielski, podstawa, bądź jakikolwiek inny wymagany przez firmę zatrudniającą, czyli tą już za granicą. Musi spełniać kryteria, których ta firma wymaga. Jeżeli firma, dajmy na to w Brazylii, potrzebuje od nas informatyka z konkretnymi umiejętnościami, znającego konkretne języki programowania, my taką osobę znajdujemy, udostępniamy i w tym momencie ta osoba może pojechać. Oczywiście może w tym momencie z naszej strony, ja na przykład zajmuję się również odnajdywaniem odpowiednich osób, przeprowadzaniem rozmów kwalifikacyjnych. To są wstępne rozmowy kwalifikacyjne z ludźmi, którzy chcą przyjechać do nas, do Szczecina, do tych firm, które nawiązały z nami partnerstwa i sprawdzam, czy te osoby mają odpowiednie umiejętności, czy mają odpowiednie certyfikaty, czy nadają się do tej pracy. A co dyskwalifikuje? Czy rzeczywiście ten język trzeba znać, czy nie można użyć takiego argumentu? Pojadę, to się nauczę po szkole. Powiem tak, no zdecydowanie trzeba umieć język, bo nie jedziemy, to nie jest wolontariat, gdzie ten język... Jedziemy się wykazać. Tak, to nie jest, prawda, to nie jest taka sprawa, że ten język może być do podszkolenia. Tutaj jedziemy pracować. Jedziemy pracować z ludźmi, musimy się z nimi komunikować i dogadywać. A czy wy byliście za granicą na takich praktykach? Jak to wygląda? Nie byliśmy, dlatego że jesteśmy w zasadzie świeżynami w tej organizacji. A pojedziecie? Na pewno. Zdecydowanie. Na pewno, bo benefitów nie trzeba przedstawiać, to jest jakby oczywiste. Jeżeli można zdobyć doświadczenie zawodowe i pracodawca może sprzedać swoje pomysły, może wypuścić na rynek kogoś, kto będzie go wspierał i mieć partnerstwo w organizacji, która jest pełna ludzi dobrych pomysłów, to nie ma o czym dyskutować, to po prostu trzeba tego spróbować. Została nam minuta, czy moglibyście teraz tak czysto technicznie powiedzieć, co trzeba zrobić, żeby się do was zgłosić i żebyście po prostu jakoś wspomogli tych studentów, którzy chcą się rozwijać na świecie? Tak jest. Ogólnie rzecz biorąc, zapraszamy do wysyłania e-maili do koordynatora naszego projektu. Mail to jest claudia.krzempek3@gmail.com. Ewentualnie proszę znaleźć nas na Facebooku jako ISEC Szczecin. Wszystkich studentów chętnych do odbycia praktyki zagranicznej oraz pracodawców, przedsiębiorców, którzy chcieliby otworzyć się na rynki zagraniczne. Ja również zapraszam i zachęcam, naprawdę warto się rozwijać. Dziękuję wam bardzo serdecznie za rozmowę. Drodzy państwo, teraz nieco dłuższa przerwa, ponieważ drugi serwis informacyjny przed nami.